Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, wymyśliłem nową rzecz. Mianowicie, będę grał na 10 minut na swoim głównym koncie szachus.pl i nie będzie to speedrun, ale już jakiś ranking posiadam, więc będą to partie na wysokim poziomie, mam nadzieję. A speedrun 4.0 myślę, że ruszy niebawem, więc tam zaczniemy sobie od mniejszego rankingu partie. Więc żeby zaspokoić potrzeby wielu szachistów na różnym etapie, zaczniemy od speedruna na niższym rankingu, ale też będą właśnie tutaj co jakiś czas partie na moim głównym koncie i w sumie tutaj będę starał się zrobić jak najwyższy ranking, ile fabryka dała. Zobaczymy. Aktualnie jest to ranking 2316. No więc jak już dobrze wiecie, ze speedruna 3.0 ten ranking 2400 był osiągalny. Spróbujemy do niego dobić, ale właśnie na głównym koncie. Mam nadzieję, że pomysł Wam się spodobał. W sumie nie wiem, dlaczego nie wpadłem na ten pomysł wcześniej, ale lepiej późno niż wcale. Na 10 minut też można spróbować śrubować ranking do na przykład 2500, a może i jeszcze uda się wyżej. Zobaczymy. Póki co czekam na przeciwnika, więc to też będą partie wartościowe, nie speedrunowe, aczkolwiek jakoś to nazwę w tytule tak, żeby było to zawarte w taki sposób, jakby to był speedrun, żebyście mieli też z tego frajdę, naukę przede wszystkim. Moi drodzy, cierpliwie czekam na przeciwnika. Cieszę się, że Speedrun 3.0 był dla Was bardzo wartościowy. Napisaliście mnóstwo komentarzy w ostatnim filmie speedrunowym. Dziękuję Wam bardzo za to mocno, mocno, za wszystkie lajki i komentarze również. Bardzo mi miło. Mi to sprawia naprawdę dużo przyjemności i to, że mogę potłumaczyć swoje posunięcia, no to też jest szachowe obnażenie się troszeczkę i tak naprawdę pokazywanie swojego toku myślenia, czy też debiutów, jakie się gra, ale nie przeszkadza mi to, lubię się dzielić wiedzą, więc będę to robił jak najlepiej tylko potrafię. Oczywiście ja nie uważam się tutaj za jakiegoś super szachistę na jakimś światowym poziomie, czy też nawet na polskim poziomie jakimś wysokim, ale w szachy grać potrafię. Osoby, które mnie znają, to wiedzą, że jakiś ten poziom jest. Arcymistrza czasem uda się ograć. Spróbujemy zagrać trochę różne debiuty. Zagram sobie C6 i D5, czyli obrona Karo-Kan. Przeciwnik zagrał skoczek na C3. No dobra. W takim razie wybiję na E4 i spróbuję zagrać ostry wariant skoczek na F6. Jeżeli przeciwnik zbije, a mógł, to planowałem GF, ale nie zbił. I to jest w sumie ciekawe, bo zastanawiam się, czy ja nie mogę teraz pionka wziąć po prostu. Tutaj pułapek żadnych nie widzę. Bicie, bicie. No biorę pionka. Chyba przeciwnik podstawił pionka, więc go wezmę. Znaczy nie wiem, może nie podstawił, ale go wezmę. Wracam z powrotem. Cieszę się z tego powodu. Tu teraz grożę wybiciem i wymianą wszystkich figur, ciężkich figur. On prawdopodobnie powinien zbić. Nie zbił. Super. To jeżeli jest możliwość wymiany, więc jeżeli jest możliwość wymiany, to to czynię. I teraz skoczek D7, mata nie widzę. Grozi na przykład taki ruch z wymianą gońca. Też spoko. Goniec G5? Przecież tutaj też nic nie grozi. Skoczek C5, proszę bardzo. W ogóle on się bardzo wyprowadził. Wszystko u niego żyje, ale ja mu zaraz wymieniam. A pionek więcej zostanie. Jak wymienię tego gońca, to będzie bardzo dobrze. Goniec jest na pewno niebezpieczny w ataku w przyszłości. W sumie dziwne, że tak przeciwnik sobie pograł. Trochę szybko może, nie wiem. Ale zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. No właśnie, tutaj co jakiś czas te partie mogą się pojawiać. To już jest poziom od 2300 w górę, jak widzicie, więc też fajnie. Będziemy mocniej tutaj ćwiczyć. Ja będę miał na pewno też większą motywację do tego, żeby starać się grać tutaj partii jak najlepiej, dlatego że to jest moje konto główne, moi drodzy. Dobra, przeciwnik tu mocno napiera. Tutaj wybicie z szachem jest jak najbardziej ok, ale chyba E6 i E5. Oczywiście mogę zbić tego pionka, ale on się mi bardzo to uwierzą. Rozdmucha. Myślę, że. A może jakiś szach w sumie? B4, nie wiem. Muszę pomyśleć chwilkę. Może po prostu F6? F6 mi się wydaje.
F6, no bo taki jeden szach tu nic nie grozi, bo jest G6, a tego gońca stąd wypędzimy, zobaczymy jak on się zachowa, bo może ucieknie sobie tutaj, wtedy będzie możliwość zbicia, może jakiś potem taki ruch i opcja wymiany hetmanów, to już w ogóle byłaby bajka. Dziwne. Tu jest napisane Gambit Alehina, ten goniec D3. Pierwszy raz w życiu widzę, powiem szczerze. Może jest taki gambit. O, zagrał tutaj, gdzie mówiłem, słuchajcie. No to tutaj czuję się bardzo dobrze. Gram tak. Skoczek nie wchodzi, on nie może zrobić roszady. A teraz moim celem jest zagranie tak i tak. Cyk. I mam tu opcję wymiany hetmanów. I jeszcze mam opcję zrobienia długiej roszady. W ogóle już rozwój białego w niczym chyba mu tutaj dobrym nie pomógł. Dlatego, że mój rozwój się już zrobił szybki i mam opcję wymiany hetmanów. Mam w ogóle opcję szacha. To trzeba też ująć i chyba nie ma za bardzo jak się od tego bronić. Może skoczek D2. Może skoczek D2, ale wtedy się zasłoni wieża teoretycznie, więc mogę zrobić długą. Mogę zagrać tak, ale raczej długą roszadę trzeba będzie popełnić. Oczywiście może być też szach, ale zawsze mam zasłonę teraz z tempem. Dokładnie. Robię długą. Hetman bardzo przeszkadza przeciwnikowi. Bardzo. Długa roszada i wszyscy są zadowoleni. Prawdopodobnie będzie jakiś przerzut hetmana na pole A4. To można król B8 obronić zapewne. A6 niby też, ale po co tutaj króla? No nie wiem, w sumie nie są to chyba jakieś wybitne, ciężkie posunięcia. No tak jakbym przewidział. Chociaż A6 tak mi się wydaje, bo tu goniec będzie coś straszył. Niech będzie A6 po prostu, nie oddaję pionka. Bo on i tak jest jeszcze niezroszowany. Za chwilę gram E5. I otworzy mi się goniec, którego będę chciał na przykład tutaj wstawić. No jak odejdzie skoczek, to cały czas mam opcję Hetman E4, to trzeba mieć na uwadze. Może tak nawet spróbować, ale nie wiem, czy jest taka potrzeba. Póki co. Aha, jeszcze może być. Nie, długa roszada nie może być w zasadzie. Co ten hetman kombinuje? Tam chce gdzieś wejść. Dobra, gramy E5. Ograniczamy też gońca mocniej. Ten goniec się otwiera. Tutaj nic nie grozi. W sumie nie wiem, co on ma zrobić. Powiem szczerze, nie zazdroszczę mu pozycji. Dwa pionki więcej. Król zderoszowany. To już się powtarzam. Nic się złego tutaj chyba dziać nie może. Ja zauważyłem, że jak jest dłuższe tempo, to może mi tak ciutkę lepiej iść. No w ogóle ciekawe jest to, że on jak odejdzie skoczkiem, jedynie tu może odejść, żeby nie było mata tam. Myślę, że goniec na C5 będzie dobrym rozwiązaniem. Jak skoczek C4 albo skoczek F3, to hetman B1 mat. Przeciwnik sobie z tego zdaje sprawę. No i następnym ruchem może być wieża D7, wieża D8. Wszystko jest pięknie. On w ogóle jest sparaliżowany totalnie. Mnie nawet nie interesuje to, żeby zbić pionka, chociaż z drugiej strony może mnie interesować, dlatego że gońcem wrócę wtedy na E3 i będę groził matem na B1. Dokładnie tak. Plus jeszcze grania na głównym koncie jest taki, że ja mogę zrobić analizę każdej partii, którą tutaj rozegram. Nie będę robił tego często. Jeżeli partia wyda mi się ciekawa, to wtedy zrobię taką analizę. Ta partia póki co jest nieciekawa według mnie. Znaczy nieciekawa z tego względu, że nie wiem, czy on podstawił. Nie chcę tego sprawdzać w sumie, ale nie jest jakaś skomplikowana. Uważam, że te moje ruchy są dobre. Nie brzmi to skromnie, ale tak uważam. No, coś tam w tych szachach jednak wiem, więc czuję, że te posunięcia są po prostu prawidłowe. Przeciwnik pograł chyba mało poprawnie. Oczywiście, ja też polecam Wam, moi drodzy widzowie, żeby analizować partie swoje przede wszystkim, bo one uczą, w zależności na jakim poziomie jesteście. Znaczy, uważam, że zawsze należy analizować partie, bo one uczą, ale ja tego nie będę robił na potrzeby filmu. No, nie wszystko. Będę oczywiście też analizował niektóre partie, tak dosyć powierzchownie, żeby wiedzieć, które momenty były najlepsze, ale też w sumie możecie dać mi znać w komentarzu, czy jak rozegram jakąś ciekawą partię, czy taka głębsza analiza na bieżąco dla Was może być pouczająca. Myślę, że tak, ale potwierdzenie z Waszej strony będzie zawsze miłe, więc chętnie.
Chętnie się dowiem, co wy na ten temat sądzicie. Moi drodzy, spokojnie sobie tutaj będziemy kontynuować tę grę. No, przeciwnik ma ogromne problemy. Zobaczcie też na upływ czasu. Jest mu na pewno bardzo ciężko. Przychodzi mi do głowy jeszcze coś takiego jak G4, ale to można pewnie też zbić. A nawet jako Dejdej zagra H4, to H6, H5, goniec się chowa. Takie rzeczy też czasami do głowy mi przychodzą. No, w każdym razie, tutaj naprawdę koleś jest sparaliżowany. Ja bardzo chętnie wymienię każdą figurę teraz. Przy dwóch pionkach więcej uprości to po prostu wygraną przede wszystkim. No więc na to się godzę. On wie o tym, że nie może wymieniać figur, bo będzie miał problem. Niby tu się wszystko broni. Skoczek broni na B1, hetman broni na C2. Nie mogę dać jeszcze mata, ale co on z tymi figurami teraz ma zrobić? No nic nie może z nimi zrobić. Goniec też się nie ruszy, bo przecież wymienię hetmany i też będzie świetnie czarnymi. No i się zamyślił. Teraz się zamyślił już na poważnie. Jak widzicie, długo się zastanawia przeciwnik. Więc na spokojnie. Cierpliwie sobie czekamy, co on tutaj będzie tworzył dalej. No tak, czas mu ucieka. Pewnie pomyśli, pomyśli i za chwilę się podda. Nie, jednak się nie poddał, czyli wymiana będzie uskuteczniona. No dobra. Więc wymieniamy na B3. To jest dosyć proste. Wymieniamy na D1 z szachem i zbije tutaj. Chyba, że zbije król. Bo chodzi o to, że jak zbije wieża jego, to ja zbijam tu. Jak on mi zagrywa tu, to mam szacha i nie tracę figur w postaci tych gońców. No, może król wybić. Oczywiście tu jest opcja wybicia, ale to będzie proste. To dwa pionki więcej mi starczą. Po prostu zagram sobie tak, o, jednak wieża. No to biorę sobie kolejnego. Tutaj prawie mat grozi, prawie, prawie. Dobrze, że wieża broni. To może być też czasami niebezpieczne. No ale przy trzech pionkach więcej to już jest koniec partii. Ojej, podstawiłem! Podstawiłem, właśnie! No nie, słuchajcie, można stracić czujność naprawdę na każdym kroku. Masakra! Słuchajcie, podstawiłem. No tragedia. Tak jeszcze chyba zagram, ale nie, bo jak on zbije to spoko, to tu ucieknę. On mi zbije tego. Ja zbiję tu, on tu, żeby mu zepsuć strukturę, ale to będzie źle. Ojejku, figurę tracę. Niewiarygodne. Niewiarygodne. Tracę figurę. No kurczę, trzeba było odejść gońcem i byłoby pozamiatane. O, widzicie? Ojejku, dobra, gram tak. No, gram bez figury, ale za trzy pionki chociaż, więc postaram się grać szybko. 10 plus 0, no, trzy pionki za figurę. No, jeszcze oczywiście jest walka, ale tak głupio podstawić figurę to tylko ja mogłem. Wymiana? Na moich zasadach. Poproszę tutaj, żeby połączyć pionki. Wtedy moja falanga pionków może być bardzo niebezpieczna. Miejmy nadzieję. Nie no, wygrać to biały, mimo że jest jeszcze nie tak łatwo. Grunt, że on ma już poniżej 2 minut. I się na pewno zastanawia nad tym. Redukcja figur w jego przypadku może mieć sens, ale nie wiem, czy do zwycięstwa. Ale gafę popełniłem, naprawdę, aż jestem na siebie trochę zły. Ale mam nadzieję, że ta ilość pionków, która mi została, będzie wystarczająca. Teraz chyba tutaj. Tutaj, no może poświęcić. Różnobarwne powstaną. To jeszcze tak zagram w takim razie. Spróbuję tędy jeszcze się przedostać. Bo tak to by mógł poświęcić i różnobarwne gońce to jest bardzo blisko remisu. Więc to też trzeba brać pod uwagę. A ja chcę to wygrać. Dokładnie, ja chcę to wygrać. Teraz mogę zagrać tak, bo już bicie nie będzie dla niego atrakcyjne. I król do centrum. No falanga pionków. Dobra, tutaj to chyba tylko ja mogę walczyć o zwycięstwo w tej pozycji. Skoczek, gdzie on tu przejdzie, zaraz zobaczymy. Mogę tak zagrać. Pionek tu może ruszyć. Ok. No to idziemy do przodu. W ogóle tak i tak. Coś w tym stylu, może tak. Nawet goniec ze skoczka, jak wymienię, to może też być w porządku.
Okej, okay, idziemy G5. Pionkami mocno do góry. Jak tak, to tak. Oczywiście jak tak, to chyba przepchanie. Tak, przepchanie. Przepchanie zdecydowanie. I teraz kolejny pionek będzie do wzięcia. Nie wiem, on bardzo łatwo mi oddaje te pionki. Teraz to już mam kompletnie wygraną pozycję. Kompletnie. Szacha. Tutaj pójdę, żeby bronić pionka G5. I pionek sobie zasuwa. No tyle pionków, to już dawno nie miałem. A, tego dodałem. Niepotrzebnie, ale to nie ma znaczenia, to i tak jest wygrane. Jest H2. Teraz tutaj z planem takim i takim. O, szach i pionek idzie do góry. Okej. Okay. Ile? 61 oczek do przodu? Aha, to dlatego, że bardzo dawno nie grałem żadnej partii. Okej, moi drodzy. No to w takim razie zaraz jest szansa wskoczenie na 2400. To się w ogóle zaczną te partie niesamowite. Ojej, 61 oczek. Wow. Za zwycięstwo. No tak, bo tutaj nieregularnie grałem te dziesiątki na tym koncie. Dlatego też przy dłuższej nieobecności ten ranking może po prostu bardzo szybko iść do góry. Mamy kolejnego przeciwnika. No to jedziemy. Posunięcie D4. Skoczek F6, C4, G6, czy obrona królewsko indyjska, czy D5, jednak D5. Skoczek na F3, zobaczymy jak przeciwnik zachowa się na ruch H4, już ten ruch często grywałem, spróbuję go zagrać po prostu jeszcze raz. Okej, goniec G5 w takim razie, takiego ruchu się nie boimy. E3 na spokojnie. Myślę, że hetman B3 będzie spoko. Żeby uderzyć tutaj, może wezmę pionka, zobaczymy. Jeżeli hetman B6, to jest opcja taka, ale też jest opcja wybicia na D5. W sumie całkiem niezła. Tutaj też skoczek na E5 może fajnie wskoczyć. Mi się to podoba. Bicie na F3 może być dobre, dlatego że po tym wybiciu tutaj zostaje słaby pionek H4. Ale to też ma swoje plusy, para gońców zostaje, tutaj uderzamy na D5. No coś trzeba zrobić, tak? No nie może od razu obronić pionka B7, ani obronić pionka D5. O! To ciekawe, no tego nie mogę zbić, bo dostanę taki ruch i mu się wieża rozbryka, więc odbijam na D5. W sumie ciekawe podejście, bardzo odważne. Ciekawe, czy on tego pionka tutaj oddał specjalnie. Tutaj, dobra, biorę. Jak dają pionki, to biorę. Bronię też na A5, to jest ważne. Póki co bronię. Tak, teraz tak. Tu i tu, żeby się zasłonić. Dobra, hetman B5. No tak, mój hetman troszkę może sobie potańczyć. A6, tu, B5, B5 i odejdę sobie na D1. Na D1, bo jeżeli da szacha, to na D2. A teraz chcę zagrać tak, zrobić roszadę. Pionek więcej jest. Oczywiście jego rozwój figur jest troszkę szybszy. Ale ja mam pionka. Coś za coś zawsze. Można powiedzieć, że słuchajcie, nową serię wymyśliłem. Chociaż to nie jest w sumie nowa seria, ale mam nadzieję, że Wam ten pomysł się spodoba. Właśnie grając na głównym koncie na 10 minut. Czemu ja na to wcześniej nie wpadłem? W sumie to nie wiem, ale już się powtarzam.
Gonię C2, no i w tym momencie po prostu zyskuję tego pionka, trzymam go. Jak zakończę rozwój, to będzie super. No ten ruch Hetman D2 jest ok. Tu oczywiście jak zbiję, to zbijam królem, rzecz jasna. Dokładnie, roszada mi już nie jest potrzebna. I aha, tutaj grozi ruch, dobra, trzeba na to uważać. Ok. Koniec D3. Bronię tutaj. I teraz wymiana wszystkich figur jest dla mnie jak najbardziej ok. Tutaj obronię goniec na G3. No widzicie, jak się zwykle bierze pionka, to kilka ciosów się dostanie. Trzeba się tutaj wygardować. Dobrze użyłem tego słowa? Trzymać gardę trzeba. No tak, ja wiem. Tak. Dobra, i myślę, że po prostu trzeba tutaj zagrać. Z opcją wymiany zaraz B3 wrzucę i spróbuję wymienić to wszystko. Król zbija. To się ładnie trzyma. Jedna wymiana wież będzie super. On będzie kombinował na pewno. E5 to po prostu trzasnę. I chętnie przytrzymam drugiego pionka. Aha, tutaj będziesz próbował grać. Tak, no możesz, możesz. Na razie tak. Tak. By zagrać wieżą na C1. Ok, i wieża C1. Linia jest moja, albo on wymienia. Jak wymienia, no to ok. Mam pionka więcej, gram końcówkę. Wydaje mi się, że ta końcówka powinna być wygrana. Król jak najwyżej na D3. Żeby nie puścić tutaj. No i teraz trzeba zrobić porządek ze skoczkiem. Może skoczek H2, pomyślę, może nawet tak i tak i tak. O, to będzie dobry pomysł. Choć też jak za dużo wymienię, to mogę mieć problem, ale nie no. Skoczek D2. To jest F4, co? F4 może być. Tu trzeba uważać. Bicie, bicie. Aha, tutaj są wymiany. Okej. Najpierw zagramy tak, żeby tego skoczka Ej, przecież skoczka biorę. Bicie. Tak. I tak jest ciekawe. Ciekawe posunięcie. A nie, bo masz szacha. Bicie, bicie, bicie. Tu, no muszę zbić skoczka, nie mam wyjścia. On mi weźmie tego. No tak, muszę odbić. Tu stracę pionka. Ale wezmę tego. I taki ruch, żeby się zaczepić gońcem i trzymać tego pionka. O, tak zrobimy. Tu się nie puszcza. Dobra. Figura więcej, moi drodzy. Figura więcej za pionka. Jest dobrze. Oczywiście wracam tak, żeby król był blisko. Trzymał się tutaj planu. Taki ruch będzie kontynuowany. Tutaj należy też zagrać. Oczywiście to nie jest jeszcze takie proste, żeby to wygrać. Tak. Mam plan. Jak zagra tak, to tu. Jak zagra tu, to zdobywam pionka. Tak. Aha, tak i tak. Ale poddał. To jeszcze nie było takie oczywiste, jak widać. A4, no nie było takie oczywiste, ale poddał, bo nie widział chyba tej opcji, że tutaj gra. Bo jak zbije tu, wrzućmy szybką analizę tej końcówki. Bo jakbym teraz tak, jak ja zagrałem tu, on by zagrał tak, jak ja zagram tu, to wygrywam? Tak. A, skoczek B2 trzeba by było grać. No też wygrana, okej, no bo jak tutaj, to po prostu biorę tego. No tak, gram tu, idę pionkiem, gram tu i wygrywam też. Tylko trzeba było oddać figurę. No okej, to wszystko było pod kontrolą. Moi drodzy! Mam nadzieję, że ta, powiedzmy, nowa seria Wam się podoba. O, 2430 ranking, no właśnie. Jak jeszcze jedna partia albo dwie, to się powinno ustabilizować, ale przynajmniej te partie, mam nadzieję, będą na bardzo wysokim poziomie. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia. Dajcie znać w komentarzu, czy ten pomysł jest ok, ale mam nadzieję, że tak. Zawsze to zostaną jakieś partie na wyższym rankingu na 10 minut. Pozdrawiam, cześć.